I co tu począć? I co zrobić? Nie mam zupełnie pojęcia. Jak ja im to powiem? No jak? Widzę, że coś cię gryzie, kochanie. Wygadaj się, na pewno ulży. Ulży? Nie sądzę. Oj, ciężko. Jak ja im to powiem? Komu masz powiedzieć i co? No mówże. Oj, no mam problem w mojej fabryce. Widzisz, zatrudniłem pół roku temu 5 ludzi do ładowania gotowych kół na wozy. To bardzo prosta praca. Wszyscy otrzymują płacę minimalną. Jeden z pracowników jest chory, a drugi będzie miał urlop. Chciałem zatrudnić jeszcze jednego pracownika. Byłoby łatwiej i dużo sprawniej, no ale właśnie przeczytałem, że od następnego miesiąca wzrasta płaca minimalna i nie będę mógł zatrudnić jeszcze jednego pracownika. Jak ja im to powiem? Obiecałem im przecież. Jak to przeczytałeś? A to nie ty ustalasz wysokość płac w swojej fabryce? No właśnie, nie całkiem. W naszym kraju, tak jak w wielu innych, obowiązuje tak zwana płaca minimalna. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudnić na pełny etat pracownika za pensję niższą niż ta, którą ustalają przepisy. To chyba dobrze, że tak jest. Przecież wielu nieuczciwych pracodawców mogłoby wykorzystywać swoich pracowników i płacić im znacznie mniej niż powinni. To prawda, kochanie. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Po prostu czasem jakaś bardzo prosta, niewymagająca kwalifikacji praca jest mniej warta niż płaca minimalna. A więc przy określonej płacy minimalnej musiałbym do takiego pracownika dokładać. Poza tym zobacz, jak to jest u mnie. 5 pracowników zarabiało po 500 mońków miesięcznie. Wynalazca postanowił zatrudnić jeszcze jednego pracownika, który także otrzymywałby 500 mońków. Jednak podniesienie płacy minimalnej do 600 mońków miesięcznie sprawiło, że każdemu z już pracujących robotników będzie musiał zapłacić 600 mońków miesięcznie. Nie ma zatem już pieniędzy na zatrudnienie 6. No rozumiem. No tak to jest. Płaca minimalna broni pracowników przed wyzyskiem, ale wpływa także niekorzystnie na zatrudnienie nowych osób i bezrobocie nie spada. Oczywiście już pracujący będą zadowoleni, ale ten, którego chciałem zatrudnić, pozostanie bezrobotnym. No tak to jest w życiu. No ale popatrz, gdyby koła przestały się tak dobrze sprzedawać, to co by się stało? Gdyby się nagle okazało, że wynalazca musi z powodu kłopotów fabryki zmniejszyć wydatki na pensję z 2,5 tysiąca do 2 tysięcy mońków, to mógłby nie zwolnić nikogo, tylko zaproponować wypłatę 400 mońków miesięcznie. Ale ponieważ jest płaca minimalna, nie może tego zrobić. Będzie musiał jednego z nich zwolnić. To straszne. No niestety. Płaca minimalna ma swoje dobre strony, ale czasem zdarza się, że zasada ta nie działa na korzyść pracowników. Lepiej przecież mieć pracę, która jest płatna mniej, niż nie mieć pracy płatnej lepiej. I co zrobisz, kochanie? Zdecydowałem. To ryzykowne, ale trudno. Trzeba być optymistą. Zatrudnię jednak nowego pracownika. Ostatnio otrzymaliśmy nowe zamówienia. Jest szansa, że zwiększą nam się przychody.